Witam wszystkich, tu Knives Passion w podsumowaniu roku 2013. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to najpierw zobacz film Moja kolekcja noży, bo ten jest tak jakby jego kontynuacją. No więc pierwszym nożem, który kupiłem po filmie Moja kolekcja noży jest Sanremo 710. Naprawdę bardzo fajny nożyk. W tej chwili niestety nie mogę go nosić na EDC, no bo mam te wszystkie inne nowe, które teraz muszę też troszkę potestować, ale podejrzewam, że jeżeli skończę, to chyba wrócę do tego noża, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i chyba to jest jeden z fajniejszych noży, jakie w ogóle są. Za tę cenę i ogólnie dostajemy taką fajną jakość, że naprawdę jest warty swojego zakupu, dlatego korzystając z okazji kupiłem sobie drugiego. Tym razem z pilniczkami, bo akurat zawsze tak jest, że jak chcę coś kupić, to tego nie ma. I tak samo jak chciałem kupić Sanremo 710, nie było tego z pilniczkami. A potem znowu się pojawiły na rynku. Więc sobie go kupiłem na zapas, w razie gdyby z tym coś się stało, bym go zgubił lub coś w tym stylu. Kolejnym nożem, którego recenzję już widzieliście, jest Balisong Jokera. Jakoś nie wciągnęło mnie robienie tych wszystkich trików. Może to przez to, że ten nóż jest badziewny i rozkręca się pomimo tego, że go posklejałem. Może zrobiłem to źle, nie wiem. Po prostu nie wciąga mnie to i tyle. Więc tak, no nożyk, trochę go poużywałem, poobijał moje palce i w sumie tak, na tym się skończyło. Kolejnym nożykiem, którego recenzję też już widzieliście, jest Hulta Force GH. Bardzo fajny nożyk, przeznaczyłem go sobie do takiego używania na działce. Często trzeba przyciąć jakieś gałęzie, coś tam porąbać, zrobić jakieś ognisko. Nożyk jest do tego idealny, do tego został stworzony i spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Serdecznie go wszystkim polecam, jest naprawdę bardzo fajny. Kolejnym nożem jest Mora Miki. Tego noża nie używałem i w sumie nie zamierzam, dlatego że po pierwsze nie pasuje mi ta pochwa, której tak lata i nie ma jej jak zaczepić. Po drugie, jest to nożyk rzadko spotykany i postanowiłem zostawić go sobie jako taki unikat, można by powiedzieć. Chociaż ciężko tak powiedzieć o nożyku, który kosztuje 20 parę złotych, ale jest dość oryginalny i już go nie produkują, więc jeżeli już mam More Robust i Hulta Force GK, to stwierdziłem, że po co mam brać kolejny taki sam nóż. Nie mam aż tyle pracy w drewnie, żeby musieć mieć trzy takie noże. Więc ten sobie zostawiłem jako taką ciekawostkę. Kolejnym nożem, który też już widzieliście, jest Victorinox z Bawarii. Nożekiem tym ciąłem tylko papier, ponieważ jest to pamiątka z wakacji i nie będę jej używał, tym bardziej, że mam kilka innych Victorinoxów i Wengerów, które używam. Ten jest typową pamiątką. Pamiątek się nie używa. Kolejnym nożem jest nożyk, który teraz edycuję. Jest to Kershaw Cryo. Naprawdę bardzo fajny nożyk z bardzo fajną powłoką. Ten azotek tytanu, z tego co pamiętam, spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Kilka razy spadł już mi na podłogę i na ziemię, więc trzeba było go trochę wyczyścić. A sama powłoka nie ma żadnych większych śladów. Na głowni są jakieś delikatne takie ryski, ale nie jest to zbyt bardzo widoczne. Trzeba po prostu patrzeć pod światło. Więc tak, naprawdę bardzo fajny nożyk, który noszę ze sobą teraz wszędzie, bo nie chodzę do szkoły, więc mogłem go nosić wszędzie, niedługo się to skończy. Ale nożyk praktycznie jest już wytestowany, SpeedSafe działa naprawdę bardzo fajnie. I tak, to było chyba wszystko o tym nożyku. Jedziemy dalej. Kershaw Oh So Sweet. Tak, udało mi się go dostać. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo nożyk naprawdę bardzo mi się podoba. Genialnie leży w dłoni i podoba mi się właściwie bardziej od Cryo. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny.
ma grubą głowniak na ten rozmiar, który ma. Bardzo fajny backspacer. Zresztą macie recenzję, więc możecie sobie ją obejrzeć. Jest, nożyk jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie nosiłem go, ale będę go nosił zaraz po tym, jak skończę testować Cryo. Dobrze. Kolejnym nożem jest nóż od firmy Bomag. Jest to Sanrenu 611. Bardzo fajny, miniaturowy nożyk. Może nie wiem, do czego mógłbym wam go porównać, żeby pokazać, jaki jest mały. Do Sanrenu 710 jest bardzo miniaturowy. W sumie chyba nie będę go nosił, bo jest zbyt mały. Ewentualnie do portfela można go sobie włożyć. Tak naprawdę dałby radę większości codziennych czynności, ale jednak wolę mieć troszkę zapasu mocy. Ok, kolejnym nożykiem jest drugi nożyk z prezentu od Bomaga. Jest to Opinel. Ósemka w wersji ze stali węglowej. Nożyk fajny, aczkolwiek nie wiem, nie widzę dla niego za bardzo zastosowań. Jako nożyk do ogrodu i ogólnie na jakąś działkę lub dla rolnika lepsza będzie Mora lub Hultafors. A na co dzień moim zdaniem się nie nadaje, dlatego że po pierwsze ani nie ma dziurki na sznurek, ani nie ma klipsa, ani żadnego innego sposobu przenoszenia. Oprócz tego nie otwiera się jedną ręką. Zamknąć można, chociaż no, ja próbowałem go otwierać jedną ręką. Jeżeli nie mamy drugiej ręki wolnej, no to jest to możliwe, ale na pewno nie jest wygodne. Więc nie wiem, ciężko mi będzie zrobić recenzję tego noża, bo nie wiem nawet, gdzie miałbym go używać. To będzie takie używanie przymusowe. Dobrze, kolejnym nożykiem jest nóż, którego jeszcze nie widzieliście. I teraz chwila napięcia. Spyderco Endura w wersji z pełnym płaskim szlifem i niebieską rękojeścią. Jest to mój prezent na gwiazdkę od rodziców. Też nożyk kupiony, to jest właśnie ten drugi nóż, który kupiłem na bazarku Knives.pl za 265 zł. Teraz jest promocja, kosztuje 250, więc jest jeszcze większa okazja. Całkiem fajny nożyk, nosiłem go już przez święta, właściwie przez święta nosiłem ze sobą 4 noże, więc było ogólnie trochę dziwnie. Ale naprawdę bardzo fajny nożyk, jeszcze nie zdążyłem przekręcić klipsa, muszę go przełożyć tutaj. Będzie wygodniej, jakoś tak już się przyzwyczaiłem, że klips mam na tip down. Dobrze, naprawdę bardzo fajny nożyk, będzie recenzja na 100%. I to by było na razie wszystko o tym nożyku. Kolejny nożyk już znacie, jest to Benchmade Griptilian 551, którego przed chwilą widzieliście unboxing, więc zbyt długo go nie mam. Nożyk chodzi naprawdę bardzo gładko. Zdążyłem się już nim troszkę pobawić i zauważyć, że jest naprawdę bardzo fajnym nożem. No i nic więcej wam za bardzo o nim powiedzieć nie mogę, bo mam go od jakichś 3 godzin, więc tak, no mamy bardzo fajny woreczek do niego. Szkoda, że klipsa nie da się przełożyć w to miejsce, chociaż wtedy przeszkadzałby właśnie przy odblokowywaniu noża, więc rozumiem to, aczkolwiek trochę mnie to boli. Ogólnie rzecz biorąc, nożyk jest bardzo fajny jak do tej pory. Kolejnymi, już ostatnimi dwoma nożykami są dwa Victorinoxy kuchenne. Takie jak pikutek, podobnej wielkości, tylko że szczupkami. Bardzo użyteczne do wszelkich prac kuchennych. Ogólnie kupiłem ich chyba z 15 i moja babcia dostała 3 sztuki. Moja druga babcia dostała 3 sztuki i jeszcze wuja dostał 2 sztuki, więc tak, ogólnie cała rodzina ma już takie nożyki. Sobie też zamówiłem 2 szczupkiem, bo czasami brakowało mi go w tym normalnym pikutku.
Tak, więc to były te Victorinoxy. I ostatnim nożem, którego ani nie kupiłem, ani nie dostałem, tylko sam zaprojektowałem. Pewnego dnia stwierdziłem, że fajnie by było zrobić swój własny nóż. Usiadłem przy kartce i po kilku nieudanych próbach udało mi się narysować coś takiego. Możecie się śmiać. Tu macie wymiary tego nożyka. Miałby grubość tu przy 4-3, ale to było od 4 do 5 mm, to zależy jaki tam blok stali by mi się udało kupić. Nożyk z głownią drop point. Chciałbym, żeby miał pełen płaski szlif, ale to nie wiem, to było ciężkie do zrobienia, więc może zrobiłbym szlif skandynawski. Na razie jest dużo przeszkód, które musiałbym pokonać, żeby zrobić ten nóż. Udało mi się zrobić model w 3D. Mogę wam go pokazać. Tak mniej więcej wyglądałby nóż na żywo. Porównanie wielkości do Sanrenmu 710. Całkiem spory nożyk, 15 cm głowni. Gdybym już go robił, to podejrzewam, że rękojeść nie byłaby czarna, to jest tylko model taki do sprawdzenia, jak nóż by leżał w dłoni. Rękojeść prawdopodobnie zrobiłbym z G10 albo Mikarty. W tym miejscu byłoby jeszcze otwór na linkę. I oczywiście rękojeść nie byłaby taka klockowata, tylko byłaby zeszlifowana na wszystkich krawędziach, tu i tu na głownie. Oprócz tego przy palcach i na samym końcu. Nożyk całkiem fajnie trzyma się w dłoni, nic się nie ślizga ani nic w tym stylu dzięki tym wycięciom. Tak samo w odwrotnym chwycie. Jest całkiem wygodnie. I w takim do rąbania. Na razie może to wszystko wygląda troszkę śmiesznie, gdybym już go robił, to może by się go udało jeszcze jakoś dopracować. Chciałbym to zrobić, chociaż nie wiem, czy mi się to w ogóle kiedyś uda. Tak. To by było wszystko w tym filmie. Chciałbym wam jeszcze podziękować, bo w tej chwili przekroczyłem 500 widzów. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, komentarze i łapki w górę. Życzę wam udanego Sylwestra i trzymajcie się.